Hej czołem, dzisiaj moim i waszym gościem jest chorąży Aleksander Siergiej z kanału AS Info i dzisiaj sobie przypomnimy, no cześć Olek przede wszystkim, o może tak. Siemanko, cześć, witam wszystkich. Dzisiaj sobie przypomnimy temat związany z porucznikiem, który postanowił wykorzystywać swoją pozycję do tego, żeby kraść pomoc dla powodzian. Pewnie znacie sytuację, ponieważ Onet to opisywał chyba dwukrotnie nawet, no ale sprawa jest rozwojowa. Nie wiem, czy żandarmeria o wszystkim wie, ale być może po tym materiale się dowiedzą więcej i sprawa będzie bardziej rozwojowa. Olek, masz ochotę przypomnieć temat pokrótce? No cóż, to chyba jest temat, który już zna cała Europa tak naprawdę, bo wstyd poszedł. Porucznik właśnie Wojska Polskiego z Wojsk Obrony Terytorialnej z batalionów Kościerzyny. Ale zawodowy. Zawodowy, tu trzeba przyznać, tak, to jest żołnierz zawodowy, były policjant zresztą. No cóż, jak to mówi, zamiast pomagać ludziom, to zorganizował sobie wszystko tak w tak fantastyczny sposób, że dary dla powodzian wywoził, no bo to poszło do ludzi, wywoził, wszyscy o tym wiedzą, został złapany i tak dalej, ale się okazuje, że no tutaj to jest taka sprawa, że do tego wszystkiego mogło nie dojść i nie jest winny tylko dowódca, o którym się właśnie teraz mówi w mediach, że no odchodzi do cywila, że nie reagował, że go tam wysłał, że przez 2 lata nie reagował na jego... Znaczy są podejrzenia nawet, że on wiedział o tym wszystkim. Tak, że wiedział o tym wszystkim. Tutaj jest, no takie rzeczy się potwierdzają. Miał monity. Nie posłał tego dalej. Na szczęście poszło to wyżej. No ale to są rzeczy, które wie cała Polska. A my dzisiaj to, co wiesz, chcę z tobą tutaj powiedzieć, ujawnić, to będzie... Ale wiesz co, może zatrzymajmy się delikatnie przy dowódcy batalionu. No. Bo to jest też ciekawa sprawa, że pan pułkownik, podpułkownik, jak sprawa zaczęła śmierdzieć, sprawa się rypła, to nagle postanowił odejść do cywila, oczywiście odchodzi ze wszystkimi dodatkami, oczywiście odchodzi na początku 2025 roku, co się wiąże z tym, że wszystkie trzynastki, mundurówki, gratyfikacje, urlopy i inne dodatki na 2025 rok mu się należą. Tak. I teraz pytanie. Mhm. I co, to jest koniec tematu? No mam nadzieję, że nie. No tutaj dowódcy ewidentnie pozwolono odejść, chociaż no słyszę tutaj, że gdzieś tam nosi się, no nosi, niby, no ja nie byłem akurat tego, nie byłem w stanie potwierdzić, ale no może jeszcze wycofam. Myślę, że radziłbym panu pułkownikowi nie wycofywać tych kwitów i po prostu odejść do cywila. I tak miał pan pułkownik bardzo duże szczęście, że na to pozwolono, tak szczerze mówiąc, bo tam, jeżeli chodzi o te zarzuty gdzieś przełożonych w stosunku do pana pułkownika, niemonitowanie tego, co robi owy pan porucznik, no to tam jest sporo do wyciągnięcia, prawda? Tutaj powstaje pytanie, dlaczego pozwalano temu oficerowi w ogóle na takie harce i dlaczego pan pułkownik... Ale Olek, to jest, wiesz co, tak jak rozmawialiśmy przez telefon prywatnie, nie? Że powiedziałeś mi, że kurde, no w tym MON-ie to się dzieje już jak w kościele. Tak. Że jak tak. pan proboszcz... Bardzo dobry przykład, że my po prostu... No to jest jak twój przykład, ty zbroi, nie? Tak, nawet robiłem jakiś odcinek na ten temat tam akurat, że porównałem właśnie MON do kościoła, czyli my zachowujemy się już powoli, kurczę, jak kler, czyli jeżeli gdzieś tam ktoś coś zbroi, jakiś wikary, proboszcz czy coś, to się go przenosi na inną parafię. Akurat tutaj, no, daje się temu człowiekowi normalnie odejść ze wszystkimi dodatkami i tak dalej, jeżeli chodzi akurat o dowódcę jednostki wojskowej. No cóż, nie mnie to oceniać, ale mam nadzieję, że ta sprawa jest rozwojowa, bo tutaj się okazuje, że nie tylko pan pułkownik mógł przerwać tą całą spiralę tego kretyństwa. Uh-huh. To jest masa ludzi tak naprawdę i nie mówimy tutaj tylko o wojskowych, ale również o cywilach, którzy doskonale widzieli, co się dzieje. Takie rzeczy. Ja mam sobie tutaj zrobione troszkę zapisków, tak na szybko przed rozmową zobaczyłem i patrzę na to... Ale to cywile, którzy tam byli na miejscu, prawda? Tak, cywile, którzy tam byli na miejscu. To jest właśnie też ciekawe. To już od razu mogę poruszyć ten temat, gdzie byli cywile, ponieważ pan porucznik się okazuje był bardzo dobrze zorganizowany. W ciągu 3 dni
po przyjeździe tam miał wszystko. Miał hotel i teraz gdzie są przełożeni, którzy mu, dlaczego mu zezwolili, dlaczego nie był ze wszystkimi. Zorganizował hotel nie tylko dla siebie. Ten hotel, z tego co ja doszedłem, był opłacany z darów, więc w jaki sposób to było przekazywane, jakim cudem pan porucznik i jego świta sobie tam, bo to nie jest tajemnica, ja mówię o dwóch kolejnych oficerach, również podporuczników, tylko że to byli goście, którzy to są, no powiedzmy, pełnili terytorialną służbę wojskową, tak, a nie zawodową. Ale co ciekawe, ci panowie według moich doniesień, oni byli na pełnym powołaniu, na stałym powołaniu, czyli normalnie chodzili jak do roboty i również się wozili i to strasznie, nie? Więc no tutaj to była taka fajna trójeczka. No i gdzie tutaj... Trójeczka patusów, trzeba to przyznać, że to jest trójeczka patusów, którzy dokładnie. Teraz a wiesz, panowie porucznicy, oni... kurde, z tych, z terytorialsów, są wielce obrażeni. Tak, wiem, że jeden z nich jest wielce obrażony. Dlaczego? Bo już nie są na stałym powołaniu, czyli no. Już nie chodzą do, jak że tak powiem, do roboty, więc te parę tysięcy złotych im uciekło. I no wiem, że jeden z nich nosił się z zamiarem, czy nosi się z zamiarem, jaki to on jest skrzywdzony i on pójdzie wyżej, on pójdzie do dowódcy brygady, dlaczego i co i jak, a ja tutaj radzę panu porucznikowi, żeby się... Ale ja proponuję, Olek, ja proponuję, żeby poszedł może do telewizji. Lepiej niech do Onetu idzie i z imienia, tak, nazwiska niech pokaże mordę do telewizji, co wiesz, robił i jakie ma... O nich się nie mówi, o nich się nie mówi, a to są ludzie, którzy... mają tyle samo za uszami, co ten człowiek. Oni widzieli, co się dzieje. Słuchaj, to, co ja usłyszałem od żołnierzy. Ten chce taczkę, ten chce... Tak strzelam. Ten chce no. taczkę, ten chce buty, ten chce to, ten chce tamto. Ludzie drodzy, przecież to jest... No święta się zbliżają, wiesz, to zamiast napisać list do Mikołaja, to oni pisali list do Powodzian. Ale zobacz, bo mówiliśmy o tych cywilach. Gdzie są ci cywile, no. którzy samo... Ja nie wiem w jakim... Znaczy, może inaczej. Nie chcę mówić w jakim hotelu oni byli. Nie chcę mówić. Ale w jaki sposób... Słuchaj, tam wjeżdżała chemia. Rozumiesz? Chodzi mi chemia jako chemia, wiadomo, taka, która się przydaje. Przydaje. Gospodarcza taka. Tam wjeżdżała chemia i to w grubych ilościach. I w ten sposób to ludzie przyjmowali tych gości tam w ten sposób i, no, i przyjmowali takie coś, co oni nie wiedzieli, doskonale wiedzieli. Słuchaj, doszło do tego, mówimy dalej o cywilach, jak jesteśmy. Oni mieli nawet dentystę i fryzjera załatwione. Za dary. Rozumiesz to? Dentysta i fryzjer? Za dary? To ja się pytam, ten dentysta i fryzjer to kurwa mać, za przeproszeniem. Czy oni nie mają swojego rozumu? Nie mają rozumu, nie mogli tego stwierdzić, że to, że jeden strzyże, czy robią ząbki jakiemuś patusowi jednemu czy drugiemu? Dary przyjmują? Rozumiesz? Przychodzi oficer i ten gościu, powiem ci, że ten gościu jest strasznie kreatywny. W 3 dni, słuchaj, według mojej rozmowy z żołnierzami i nie tylko zresztą, wychodzi na to, że tam facet był bardzo dobrze zorganizowany. Teraz jak w ten sposób, zanim pieprznęła ta afera, to tak jakby on to już miał wszystko połapane. Tam na przykład jak to się wszystko wysypało, to wiemy o gościu, do którego na przykład gdzieś tam dzwoni i gdzie wszystko, wiadomo, nie? Upłynnić albo... Gdzie wszystko zawieźć, gdzie schować. Tak, to zresztą o tym to już nawet niektóre gazety pisały. No i teraz jest motyw taki, ja się pytam, gdzie byli ci ludzie? Żołnierze mieli tam na miejscu pomagać cywilom, głównie pomagamy cywilom, osobom normalnie prywatnym, pomagamy ludziom, tak? A tu na przykład grupa żołnierzy zostaje kierowana do kwiaciarni, siedzą tam 2 czy 2,5 tygodnia, czyli pomagają jakiejś firmie, czyszczą tam, potem podkopują fundamenty, wiadomo, pustaki, zakładanie siatek i tak dalej, i tak dalej. Pan porucznik za to dostaje 4 koła na lufelgach. Na przykład, to ja się pytam, już nie tylko ci żołnierze, bo oprócz tych żołnierzy, ci żołnierze też powinni byli coś zrobić, moim zdaniem. Prawda? Nie, no słuchaj, skoro to ja tak się do pytam, tego podchodzimy, to każdy żołnierz niech dostanie teraz 4 alufelgi. Na przykład.
Ale ci cywile, którzy tam codziennie chodzili, widzieli na to, dlaczego żołnierze tak długo są w jednym na przykład miejscu. Gdzie ci ludzie, dlaczego nie reagują na takie rzeczy? No wiesz, Piotr, ja rozumiem, mieli też swoje sprawy i tak dalej, ale no kurczę, ja bym był poszkodowany, widzę, że gdzieś tu komuś kwiaciarnie robią, no zainteresowałbym się tematem, przecież nie jestem kretynem, nie? Gdzie ci wszyscy ludzie? I teraz ja się zastanawiam, ci żołnierze, którzy, no na przykład jeżeli facet sobie jeden z drugim, on sobie życzy, żeby na przykład żołnierze, tak, pomagają. No będziecie tam chodzili po domach, to przynosić mi winka domowej roboty, bo on lubi jeden z drugim? Rozumiesz? I co? I ja jestem takim żołnierzem nawet z powołania albo coś takiego. No to, no kurde, jakby mi takie coś człowiek zlecił, ja jakiemuś patusowi gdzieś mam przynosić jakieś winka, inne takie rzeczy, cokolwiek, nawet kostkę mydła, to ja już bym tam grzał z meldunkiem. Od razu. Tak, tylko Olek, wiesz co, też trzeba troszkę się postawić czasami na miejscu tych ludzi, bo znaczy ja nie chcę ich usprawiedliwiać, ale być może to jest jakiś strach przed utratą pracy, a wiemy, że tak jak powiedziałeś, ten porucznik był kreatywny, być może zastraszył tych ludzi znaczy, w jakiś, albo będzie... przez dłuższy czas byli zastraszeni. Tak, ludzie się go bali, słuchaj, i to już niedługo, dlatego ludzie się go bali, a dlaczego się go bali? No bo przez dwa poprzednie lata robił, co robił, miał postawione tam zarzuty, tam jest o jakieś molestowanie, tam jest o jakieś, wiadomo, wyzywanie, to wszystko było opisane, jak potrafił do ludzi się odzywać. Bo zresztą z tego, co wiem, to żandarmeria chyba ma nawet nagrania z jednego takiego wystąpienia, gdzie ludzi po prostu miesza z błotem. Delikatnie powiem, że są niki, ma słowa była dużo, dużo, dużo mocniejsze i ludzie się go bali, ale do tego doprowadzili przełożeni, bo facet jest nietykalny. No i teraz dlaczego się bali? Kolejna rzecz. Masz rację z tymi ludźmi, zgodzę się, tu mnie przekonałeś. Wiesz, bo to nie był świeżak, który przyszedł dopiero na stanowisko, tak. Tylko to był gość, który wypracował sobie pewne standardy przez 2 lata i ludzi zastraszał przez 2 lata, więc no, taki zastraszony człowiek przez 2 lata był gdzieś tam mieszany z błotem, gnębiony i tak dalej. No to w momencie, kiedy pojechali na akcję, no to był rozkaz przynieś mi wino, no to w zębach przynosił, nie? Tak, i tutaj mówimy, to nie jest to, mówimy tutaj cały czas to, co mówimy i jak są traktowani ludzie, to ustalmy, my mówimy o 3 porucznikach, że nie, tak. Że tylko koncentrujemy się na jednym, bo to tutaj się akurat przewija, ale tutaj mogę zrozumieć, wiesz dlaczego? Bo tak, facet przyjeżdża, tu wejdźmy akurat o przełożonych, o ludzi, bo tam są te rotacje, przekazywanie dowodzenia, a facet cały czas jest, dowodzi ktoś, i nie reaguje. Potem dowodzi ktoś i również zgadza się na pewne rzeczy. Na przykład, gdzie są przełożeni, kiedy, zresztą co mają ludzie powiedzieć, gdy facet chodzi czy na stołówkę, czy gdziekolwiek gdzieś tam po tych sztabach, czy tam gdzieś no, między tymi żołnierzami i on wszędzie o tym opowiadał. To nie jest, że to była jakaś tajemnica i sobie pan porucznik wpadł. On wszędzie o tym opowiadał. Ja mi kopałem. On się chwalił tym, że ma połapane. Chwalił się, jak ma połapane, co ma pozałatwiane, że ma hotel, że przychodzi panieneczka, bo panieneczkę też mieli. To sam chyba wspominałeś, że nawet zaprosili jedną, tam była oczywiście kolacyjka i tak dalej. Tam dziewczyna chyba strzaiła, o co chodzi, wyrwała stamtąd od panów poruczników. A. Wieczór im popsuła. Ojej, naprawdę, bo nie została na nockę, ale tam suto zakrapiane alkoholem i tak dalej. Zresztą, co żołnierze mają myśleć, że na przykład jeden czy drugi, na przykład dowódca albo ludzie, którzy są odpowiedzialni za całą organizację tego życia żołnierskiego tam na miejscu, że na przykład star kilka razy po nocach gdzieś tam do Żabki jeździ, czy tam późnymi wieczorami, albo na przykład, że no facet chodzi, wszędzie się chwali. Nawet szczytem już było przy świadkach, gdy jeden oficer, chyba w stopniu kapitana, nie chciałbym, ty weź tak, tyle nie pakuj na tego stara, bo ci wystaje, tyle na ten hotel nie zawoź. I to wszyscy słyszą. Wszyscy to słyszeli. I co? I jak mają żołnierze się w tym momencie? No przecież facet jest świętą krową. Kto mu zezwolił w ogóle na spanie tam? Rozumiesz, to jest bardzo ciekawe. Albo na odprawy? On nie chodził na odprawy z tego, co słyszałem. A po co? Chodził, chwalił się nietykalnie. I teraz taki jeden oficer z drugim. Słuchaj, ten star, który jeździł,
To był jedyny pojazd, który nie woził śmieci, bo sobie to było załatwione już. On nie woził śmieci, bo przecież no fanty się pobrudzą, więc potem jest przekazanie dowodzenia i on się zwraca do kolejnego oficera, który oficjalnie tam obejmuje dowodzenie i on się zgadza na to samo. To co, nie zadaje pytań? A ludzie, którzy przyjeżdżali na kontrolę, ślepi są? Ślepi? Przecież jeżeli gdzieś się pytają, co? Chyba, że nie pytali, nie wiem, albo tak dobrze wszyscy kłamali. Nie mam zielonego pojęcia. No przecież to jest coś niesamowitego. A potem jak się wszystko rypnie, to też czytałem w jednej gazecie nakłanianie do poświadczenia nieprawdy, gdzie przy okazji wychodzi, że tutaj nie jedno poświadczenie, jeżeli chodzi, bo tam słyszałem również taka poboczna, warto o tym powiedzieć, że to jest patus jeden z drugim, bo tam chodziło, że pewna kobieta oskarżyła pewnego, ja znałem stopień, imię, nazwiska, ale oskarżyła pewnego żołnierza o molestowanie, to on z kolei jeden z drugim było namawianie innego żołnierza, weź tam zamelduj, że ci ta pani kazała fałszować to czy tamto, wiem, że babeczkę gdzieś tam albo chcieli przenieść, albo przenieśli, nieważne, to chyba też wyszło. No to są takie poboczne rzeczy, że rozumiesz, rozpytując tutaj o to, co się działo, dowiadujesz się kupę pobocznych rzeczy i widzisz ten brak reakcji przełożonych, to jest tragedia. Że tam jest, to nie jest winny tylko dowódca, bo ja też tak psy wieszałem na dowódcy, zresztą zasłużenie, że nie reagował przez dwa lata, a potem nie reagował na inne monity, że do tego doprowadził. Zgadza się, ale a gdzie teraz są inni? Do cywila. A gdzie są, tak, ale gdzie są inni? Gdzie wy jesteście, gdzie wy byliście panowie oficerowie, panowie podoficerowie, którzy to widzieliście, facet chodził i się wszystkim chwalił, tak samo jak te dwa inne tam, za przeproszeniem, matoły. Mam nadzieję, że już nie będą powoływani, bo to jest po prostu hańba. Znaczy oni powinni być zwolnieni z pizdu, że tak powiem, kulturalnie. Piotr, tak patrząc na to wszystko, wiesz, bo my tutaj sobie rozmawialiśmy, ale tego jest mnóstwo. Zobacz, tam powinny ubyleć, czy się w pale nie mieści. Tak powinni dostać ludzie po dupie, bo my nie mówimy, słuchaj, co jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o współpracę z ludźmi, to nie przymykali oko z jego jednostki. Ludzie się tam mieszają. Tam byli ludzie, którzy dowodzili oficjalnie. Gość był pod te trzy barany, dwukropki, kandydaci na oficera, można było powiedzieć, bo to oficerowie to na pewno nie są. I to jest teraz, oni byli pod rozkazami w pewnym momencie dowódców, oficerów z jednego czy drugiego batalionu, czy innych batalionów. Tak? Nie było współzależności, więc tutaj tacy oficerowie, nie ma mowy, żeby byli zastraszeni. Oni gdzieś tam się poznali, współpraca i tak dalej. No i gdzie oni są? Co oni robią? Dlaczego to nie wyszło? Dlaczego to nie wyszło? Tam była lawina ludzi, która po drodze mogła coś zrobić. Przecież to się aż w głowie nie mieści. No, mówienie oficjalnie przy wszystkich, ty weź aż tyle, nie pakuj, albo mniej, bo nie wywoź tyle do tego hotelu, bo tam wszystko widać. I to widzą ludzie. No kurde, rozumiesz? Wszyscy wiedzą, ty, a ten ma fryzjera, a ten ma dentystę za darej, a ten to, a ten tamto. I z tym jest cicho? Ja nie potrafię tego zrozumieć. No kurde, Piotr, no ja tym bym tam był, ja jako żołnierz bym powiedział, no ludzie drodzy, co to jest za patologia? Przecież ja w życiu na takie coś nie pozwolił. W życiu. No a tam to się kręciło i nikt nie reagował, więc cała Polska jest oburzona na... Ja wiem, że to się nie podoba, ale ja uważam, że takie rzeczy trzeba mówić. Trzeba mówić, bo ci ludzie też powinni ponieść jakieś konsekwencje za brak reakcji. Przez brak reakcji bierność jest przyzwoleniem, dołożeniem swojej cegiełki do tej patologii. Mówimy teraz o tym, do innych rzeczy tyczy się to samo, przecież tyle jest mówione. I jak tam ludzi okradają, jedziecie tam pomagać żołnierze, tak? Tak na przyszłość, jedziecie pomagać, jedziecie tam z dobrym serduchem, chcecie wykonywać swoje obowiązki, chwała wam za to, ale widząc coś takiego, no ja jadę tam pomagać, miałbym mieć świadomość, że tu się okrada tych ludzi? I ja mam na to patrzeć? No ja czegoś nie rozumiem. Co tutaj zawiodło? Co się stało, kurwa, z tymi ludźmi? Bo ja nie wiem. Ja bym ci tyle usłyszałem, że... Znaczy, wiesz co? Wydaje mi się, że tu właśnie o to chodziło, to zastraszenie i o to bezkarność, bo jeżeli ci żołnierze przez dwa lata widzieli, że inni oficerowie nie reagują,
Podoficerowie gdzieś tam z doświadczeniem, chorążowie, szefowie kompań. Ja nie oskarżam szefów, bo nie oskarżamy oczywiście wszystkich, bo ci, co wiedzieli, to wiedzieli. Ale na pewno była jakaś tam grupa osób, nawet większa grupa osób, mam nadzieję, która nie wiedziała o tym precederze, ale ci, co wiedzieli i żołnierze widzieli, że oni rozmawiają, gdzieś tam fanty sobie przekazują i skoro oficer nie reaguje, skoro jakiś tam chorąży nie reaguje, skoro dowódca batalionu nie reaguje, to co żołnierz ma powiedzieć? No, do tego... Wiesz, no oczywiście, no trzeba reagować, tylko w momencie, kiedy widzisz taką bezkarność przez dwa lata, tak. Gdzie gościu przyszedł, patus, który dusił człowieka, przyszedł z policji i teraz kto jest winny, że go w ogóle do wojska wzięli? To jest kurwa niesamowite, nie? Wiesz, tu już samo przyjście tego gościa do wojska, to jak zresztą w artykule pisano i słusznie, i to się też potwierdziło w rozmowach z ludźmi, z którymi ja rozmawiałem, że ludzie się tu zastanawiają, jakim cudem, kiedy było wiadomo powszechnie, co on odwalał tam duszenie gościa w policji, zresztą ten film można znaleźć na necie, że to nie było w ogóle brane pod uwagę. No ale tutaj w tle jest były teściu, również o wysokim stopniu wojskowym i tak dalej, i tak dalej. To się wszystko składa w jedną całość. No facet sobie, ale zobacz, no mogło do tego nie dojść. Już wtedy, gdyby, zaczęło się od dowódcy, nie reagował, ciągle zamiatał gdzieś tam pod dywan. Tu chwała temu gościowi, temu kierowcy między innymi, że zrobił co zrobił, że nie bał się po prostu. I co ciekawe, to nie jest człowiek z tego, co to nie jest zawodowy, to jest człowiek, który był również na powołaniu, więc no dobrze, że miał te wartości jakieś, tak. Wiesz, że miał te wartości jakieś. Ja, wiecie co, ja takiego człowieka, który doprowadził do ujawnienia tego przestępczego procederu, ja takiego żołnierza bym chciał mieć u siebie jako zawodowego. Miałbym pewność, że to jest facet, który będzie zawsze działał tak jak trzeba. Naprawdę. Tam wiesz co, jeszcze jeden wątek był, bo mam tutaj zapisane, że chodziły plotki, nie wiem na ile to jest rzeczywiście, chociaż bardzo możliwe, że to jest prawda, że porucznik miał znajomości i dlatego między innymi udało mu się odejść z policji, zrobić kurs rwania czereśni, po którym dostał dwie gwiazdki i został dowódcą tam, czy CPO dowódcą kompanii, bo chyba, że w WOT-ach można być podporucznikiem dowódcą kompanii. No bez znaczenia. Został dowódcą. I być może to też zaważyło na tym, skoro żołnierze, czy tam inni podoficerowie wiedzieli, że on ma znajomości, nie dość, że ma przyzwolenie od dowódcy, to ma znajomości gdzieś tam, być może w żandarmerii. Nie wiadomo, kogo powiadomić, bo jak ja kogoś zawiadomię, to jeszcze mnie upierdzielą, bo on ma znajomości. Tylko tak. Nie wiem, czy to była plotka, aczkolwiek no, patrząc po karierze pana porucznika, no to całkiem możliwe, że to jest prawda, że ktoś tam go poprowadził w dobrym kierunku, żeby nie zginął. No być może tak. Znajomości miał na pewno. Wojsko kretynowi życie uratowało. Najpierw policja, bo ten debil to się nie nadaje do normalnej pracy, tylko do mundurówki. Tylko w policji okazał się patusem, to przeszedł do wojska i ktoś go za rączkę poprowadził, kretyna. I dał mu robotę w wojsku. I dalej się okazało, że jest patusem, który nawet do wojska się nadaje. Mundur, to założył mundur. To jest raz, ale tam się ludzie zastanawiają, jakim cudem, albo inaczej, powiem wprost. Wiesz, jakie pytanie najczęściej pada? Panie Aleksandrze, pan mi powie, co on ma na dowódcę, że on nigdy nie reagował? Bardzo dobre pytanie, nie? Czy to są właśnie te znajomości, o których mówisz? Ja nie wiem. Plotki, ploteczki, nie będę mówił o tym, o plotkach takich akurat, bo to są mocne plotki, nie chcę mówić, co on mógł mieć, albo dlaczego... To jest, Olek, to jest sprawa dla żandarmerii, mam nadzieję, że tym żandarmeria się zajmuje, a jeżeli się nie zajmuje, to my wysyłamy sygnał. Dokładnie, i to akurat tak, jeżeli jesteśmy przy wysyłaniu sygnałów, wiem, że gość w momencie zatrzymania... Panu pewnemu chorążemu również przekazał jakiś telefon, coś takiego. To też słyszało kilku ludzi,
więc tutaj by trzeba było zapytać, komu przekazał telefon i najlepiej ukryć. No cóż, i ja tutaj się zastanawiam, czy ten człowiek się zgłosił z tym telefonem już, czy nie, bo ja bym radził się zgłosić. Jeżeli go jeszcze trzyma, jeżeli już żandarmeria go nie ma, to taki, mam nadzieję, to już się zaczyna o tym mówić, fajnie, że się zaczyna o tym mówić, to jest plus, Piotr, że zaczyna się o tym mówić. I wiesz co, i jak już zaczynają ludzie mówić, to przy okazji wychodzi więcej spraw, bo się okazuje, że w tej jednostce jest jeszcze inny gościu, który do dowódcy, kolejny porucznik, spoza tej sprawy, który gdzieś tam ze wszystkim, co się dowie, bo po swoich znajomościach leciał do pana pułkownika, całuj rączki panie pułkowniku, zeznawał różne tam rzeczy, co się dowiedział, co jak, a co służby robią. Bardzo ciekawy wątek. Później jeszcze inny kreten, który gdzieś tam sobie, kolejny oficer, który sobie pozwalał gdzieś tam kogoś molestować werbalnie, czy wyciągnąć rękę w stronę kobiety. Tam jest więcej osób, które są patusami po prostu. I taka moja odezwa do tych ludzi, zresztą mówiłem o tym w swoim odcinku, na swoim programie, na który też również serdecznie zapraszam. Słuchajcie, wy macie tam teraz niebywałą okazję zrobić porządek ze wszystkimi patusami. Ze wszystkimi. Tam ja jak wiesz, jestem zwolennikiem współdziałania ze służbami. Jest to tak wielka sprawa, że tam powinno wyjść wszystko. Wszystko, łącznie z tymi gośćmi, bo wiem, że tam co niektórzy teraz, którzy no, nie są związani z tą sprawą granica i okradanie ludzi, ale oni teraz to tam, rozumiesz, oczka Szreka, oni przycichli i oni spokojnie, ale to też są patusy. Właśnie tacy, którzy gdzieś tam są w połowie tej ścieżki, na którą mógł sobie pozwolić ten pan porucznik, więc wyciągnijcie, że tak powiem, kuźwa jego mać, wyciągnijcie wnioski, i zainteresujcie się nimi, zanim znowu urosną do rangi takiej gwiazdy jak ten patus. Wiesz, to się troszkę, nazbierało i się... Dzisiaj troszkę emocjonalnie, ale mnie to wkurza, bo to jest taki festiwal przestępstw i tu jest co najmniej kilkanaście osób, które mogły tak to skończyć. Tak. Cywili czy żołnierzy. No facet chodził wszędzie chodził i się tym chwalił naokoło. Co to on nie ma, co to on nie robi i jak on się zorganizował. Jedno przyznam, organizatorem jest niesamowitym. To jest tak połapany facet, jeżeli chodzi o własną logistykę, bo inne rzeczy kładł dla innych, ale swoje ogarnął. I to jak? To jest coś niesamowitego, dosłownie. Mam nadzieję, że... Nawet słyszałem, że połapał pierścionek zaręczynowy też za fanty. O, to też słyszałeś? Też słyszałeś? Słyszałem, no. Tak. I to słyszałem tak, że gdzieś tam znalazł jakiegoś jubilera i wydębił to w niższej cenie. No słuchaj, jubiler jest w czarnej D, musi mieć jakieś finanse na naprawianie tego wszystkiego. Ma w towarze, no przychodzi gościu gdzieś tam, no fakt, daje 2-3-krotną niższą cenę. I mówi, panie, ale... ja mam tutaj pluton wojska. Połapiemy. Tak, ale i kochani, rozumiecie, o jakie my patologii rozmawiamy? To jest właśnie taka patola, że się w głowie nie mieści. No i ja wiem, masz rację, może tu mocno pojechałem, gdzie byli żołnierze, nie można ich tak oceniać, no bo faktycznie widząc to wszystko, a ludzie między sobą rozmawiają, nawet z innych, jak się tam mieszali, to przecież ty, no to facet ewidentnie miał pierdolnięcie, był nietykalny. Mógł sobie, rozumiesz, Piotr? Mówię, to jest, wiesz, to jest psychologia tłumu, wiesz, ja nie jestem po psychologii, ale to jest psychologia tłumu, nie, jak 30 osób widzi coś i nikt nie reaguje, to co, ty będziesz tym pierwszym? Faktem jest, że ludzie się go bali się go. Tak, to przede wszystkim powinni reagować ludzie, którzy mają jakieś tam doświadczenie w wojsku, którzy mają za sobą ileś tam naście lat służby, którzy mają stopień, nie wiem, sierżanta, chorążego, albo oficerem, ktoś jest kapitanem, albo dowódcą batalionu. Na przykład. Takie osoby powinny w pierwszej kolejności reagować, a nie zwykły szeregowy, który na to patrzy. Kurwa, to on chyba ma ochronę samego ministra. No, ale tu trzeba zwrócić uwagę, ja mam nadzieję, że służby, bo tam ludzie się starają, słuchaj, żeby było jasne, słyszę bardzo dużo dobrego o
podejściu żandarmerii, o ludziach, którzy pracują nad tą sprawą. Ja słyszę bardzo dużo dobrego. Ja naprawdę mam nadzieję, że ci ludzie również zainteresują, mam nadzieję, że są już zainteresowani wątkiem tych innych patusów albo ludzi, którzy się tam, rozumiesz, z nim w tym hotelu byli. Tak? Jestem bardzo ciekawy. To powinno być, no, również, rozumiesz, no i ci ludzie, którzy, panowie, no porozmawiajcie, dlaczego to się stało, dlaczego ten facet miał pozwolenie, dlaczego tylko ten stary nie woził śmieci, był do czegoś innego przeznaczony. Przecież wy tam jesteście, byliście oficerami, jesteście oficerami w wysokim stopniu, byliście tam na miejscu, oficjalnie się zwraca facetowi uwagę, na taką czy inną rzecz, ale w takim, no, co to jest za zwrócenie uwagi, weź tą, nie woź tyle, albo tą plandekę zasłoń, bo ci wypada, albo coś w tych stylu, bo takie teksty też chodziły. No to ludzie drodzy, no co tutaj, o co tutaj? Ale Olek, powiem ci, że te patologie wychodzą i coraz, i to jest budujące takie, że coraz więcej osób jest odważnych i potrafi o tym powiedzieć, potrafi napisać maila, czy do ciebie, czy do mnie, a wszyscy wiedzą, mają świadomość, że współpracujemy razem, ty masz redakcję. Tak jest. No, także... Jesteśmy tutaj chronieni prawem, jak to się mówi? Prasowym. Prawem prasowym, tak? No, notatki, także tutaj notatki, informacje notatki od nas generalnie nie wyjdą. Notatki już mogę... Bo jest, zasłonimy się tajemnicą dziennikarską. Czy Olek, czy ja. I wy to wiecie i macie możliwość informowania nas o tym. Ja też nie jestem w stanie odpowiedzieć na wszystkie maile, na wszystkie informacje, ale nie, staramy się. Staramy się. Olek, też jestem pewien, że nie jesteś w stanie odpowiedzieć na wszystko. Chciałbym, żeby było mnie stać na jakąś sekretarkę, bo tego jest naprawdę bardzo dużo. Ktoś, kto by mi mój kalendarz... prowadził. Tak swoją drogą w ogóle niedługo czeka mnie troszeczkę tam wyjazdów, o których ci tam Piotr powiem tutaj za anteną, ale ja już dziękuję ludziom, którzy, bo ludzie się boją, Piotr, ludzie się boją, ale zobacz, plusem jest taki, że ludzie na przykład, słuchaj, ja chcę porozmawiać o tym w cztery oczy. Ja wezmę dupę w troki, ja pojadę w to miejsce. Porozmawiam, ale mam też również ludzi, którzy już noszą się z zamiarem wystąpienia przed kamerami, więc no jest ten postęp. Jest ten postęp i za to wam serdecznie i ja, i Piotr serdecznie dziękujemy. Tylko, bo, wiecie, bo to co, jest ja też taki apel ode mnie i Olek też rozmawialiśmy o tym. Słuchajcie, jeżeli chcecie coś z tym zrobić, to działamy. A nie może być tak, że Olek pojedzie sobie w jakieś miejsce tylko po to, żeby pełnić rolę księdza. Że ktoś mu się wyspowiada i ja nikomu nie powiem, zachowam to dla Boga. Tak. No ale nie, tutaj nie ma tajemnicy spowiedzi. Dokładnie. Albo coś z tym robimy, albo jesteście już przyparci do muru i chcecie po prostu pewne rzeczy ujawnić i lecieć z tym na grubo do żandarmerii. Ja nie mówię, żeby ujawniać wasze nazwisko, czy pokazywać i tego informatora naszego publicznie. No ale jak lecimy, to lecimy, to załatwiamy sprawę, tak? Fajnie, że to powiedziałeś, bo ja nie mam zamiaru nigdzie, to ja już, wiesz, już też jestem uprzedzony. Właśnie. No jakby Olek chciał zostać księdzem, to by poszedł zostać księdzem i by siedział w konfesjonale, jednym uchem przyjmował i zachowywał dla siebie. Żeby było jasne, bo ktoś mógłby pomyśleć, że jeżeli my już tam pojedziemy, to chodzi o to, żeby to wywlec na zewnątrz. No nie. Moje 8 na 10 spraw, załóżmy, to nie jest pokazywane, ale jeżeli ja już do kogoś jadę i ktoś chce się tłuc, to ja już jestem w stanie powiedzieć, gdzie do kogo uderzyć, gdzie zgłosić, czy ja sam wykorzystam jakieś swoje już doświadczenie i pomogę daną sprawę gdzieś załatwić, jakąś niegodziwość, gdzieś was tam podratować w danej podbramkowej sytuacji, ale to nie jest równoznacznie z tym, że my z Piotrem będziemy tu o tym opowiadać, bo nie zawsze o to chodzi. Nie chodzi o zasięgi, o takie rzeczy, tylko o pomoc wam. I nie musimy o tym gadać. Ale jeżeli już, czy Piotr gdzieś będzie, czy ja gdzieś będę, to bądźcie i chcecie z nami rozmawiać, to bądźcie zdecydowani, że chcecie coś z tym zrobić, a nie, że tylko pogadać, żebyśmy was wysłuchali, bo szkoda czasu, bo tutaj ktoś tej pomocy, a tego jest mnóstwo, ktoś mógłby tej pomocy właśnie uzyskać, więc no tak to wygląda. O wielu sprawach my tylko z Piotrem rozmawiamy albo rozumiecie, z ludźmi i nie mówimy o tym na zewnątrz. Jest wiele spraw, które zostały pozytywnie rozpatrzone
Nie jeden gościu dostał w jednej czy drugiej jednostce czy innej instytucji, dostał po łapach, a my tego nie wyciągamy, bo chodzi, no bo po co, bo chodzi o pomoc, a nie żeby, my mamy o czym gadać, uwierzcie nam, ale bardzo bym prosił, jeżeli chcecie się zgłaszać, to tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli naprawdę w głowie sobie poukładacie, ja się zgłaszam i ja faktycznie chcę coś z tym zrobić. Inaczej szkoda naszego czasu, prądu, bo wierzcie mi, no mamy co robić, no. No mamy co robić. Tak to wygląda. No mam nadzieję, że się nikt nie obrazi, ale fajnie, fajnie Piotr to przedstawiłeś. Masz. Ale pozytywne jest to, że właśnie jak ktoś już chce, jak ktoś się zgłasza i nawet my to naświetlimy publicznie, no to jest pozytywny efekt, nie? Zawsze jest pozytywny efekt. To jest tak, bo to są pisma, to są zapytania. Mnie bardzo cieszy to, że jak ja już nieraz gdzieś dzwonię do jakiejś jednostki wojskowej, to zaczęli ze mną inaczej rozmawiać rzecznicy prasowi, czy tam oficer prasowy, tak? Jest już inna gadka, zupełnie inna gadka. Raz nawet dostałem, raz gdzieś wojowałem z jedną jednostką, nie będę mówił, o przepraszam, telefon, ale dostałem zaproszenie na święto jednostki od pewnego pana generała, jeszcze o tym nie mówię, a 10 miesięcy wcześniej domagałem się jakichś odpowiedzi, innych takich rzeczy. Ty, Piotr, wiesz, o co chodzi, ja na razie nie mówię, ale dostałem zaproszenie do gościa, u którego gdzieś tam były, starałem się coś zrobić, interweniować, dopytać i nagle dostaję zaproszenie od pana generała na święto jednostki. No niestety... Także my też nie odwracamy się pojawić, tutaj od dowódców jednostek, też jesteśmy w stanie współpracować, prawda? Oczywiście i głównie o to chodzi, bo słuchaj Piotr, no to żeby ludzie zrozumieli, w takim fajnym kierunku poszliśmy, że tutaj my jesteśmy w stanie, przecież my nie jesteśmy nastawieni na robienie afery, jeżeli my z Piotrem, załóżmy, czy z kimś innym, bo wiecie, tych ludzi jest więcej, tylko my tak z Piotrem, no, że tak powiem, gębami świecimy, ale jeżeli... My nie jesteśmy nastawieni na robienie afery. My jesteśmy, jeżeli coś gdzieś jest, ja jestem w stanie, i to zresztą robię, zadzwonić do tej jednostki wojskowej, dzwonimy do tej jednostki wojskowej i rozmawiamy, słuchajcie, taka i taka sprawa, co można w tej kwestii zrobić, czy pan, pani wie i tak dalej. Najczęściej jest wielkie zaskoczenie albo nieraz czuć wręcz, że wiedzą, ale no, no ale u nas to nie. I można, i tutaj mogę powiedzieć, pochwalić się takimi paroma rzeczami, że na przykład zgłaszałem, że były nakazywane, dawane oceny dwie, to w kilku jednostkach, oceny dwa, wysyłałem pismo, czy dowódca o tym wie, absolutnie nie, ja zostałem jakoś tam pouczany, a w ogóle, a potem nagle okazuje się, słuchaj, powołali komisję, podnieśli nam na trójki, podnieśli nam na czwórki. My o tym nie mówimy, ale takie rzeczy się dzieją, rozumiecie? Jeżeli dochodziła do nas taka niegodziwość. No jest to fajna rzecz, można było o tym mówić, ale ludzie chcieli to załatwić, słuchaj, nie wyciągajmy tego, spróbujmy to normalnie załatwić. No tak, tylko to wiesz, było być albo nie być przykład. Dla tych ludzi, tak? Ocena 2 albo 3 to może być równoznaczne z wydaleniem armii, a oni zostali. A co nie? Innego na przykład, jeżeli jest coś takiego, ta patologia, która była, że dowódca jednostki wzywa tak. Poszczególnych dowódców pododdziałów i rozlicza ich za to, dlaczego swoim żołnierzom postawili ocenę 5 albo 6. Tak, tak było. No to już nie mamy o czym rozmawiać. Mhm. To już trzeba reagować, bo to jest dowódca jednostki. No, albo na przykład, ale też było takie coś, też tego nie rozumiem, osoby były oceniane na przykład na ocenę 5 czy 6 i ta ocena już była wystawiona, to też jest patola. Rozumiesz? Że, i dowódca woła, przepraszam, pytania z dupy kontrolne i gość, nie wiem, zestresował się albo coś tam, bo, albo nie po jego dziedzinie były te pytania z jednego czy drugiego i nakazał obniżenie tej oceny z 5 na 4 czy 6 na 5. Tak. Załóżmy, to już jest patologia, to już jest przekroczenie uprawnień, inne takie rzeczy, na to nie powinniście się zgadzać. Ja pytałem o takie rzeczy, oczywiście dowódca zaprzeczył, że takie coś się stało. No, cud, że nagle ta ocena wróciła z powrotem do poprzedniej wersji. No Jezus Maria, co to się stało? Niemożliwe. No pan i ja. A mi ogólnie rzecz biorąc, jak ja dzwonię z takimi sprawami, to jest, że dają mi wykładnie, co to jest zapytanie o udzielenie informacji publicznej, a tak w ogóle tymi pięknymi słowami, co niektórzy potrafili mówić, a ty to się douczy, ty w ogóle nie pytaj, kim ty jesteś. A potem się nagle okazuje, że ktoś obsrał zbroję, jest powołana komisja i wszystko wraca do normy, nie? Tak, to mógłbym tutaj godzinami mówić o takich przypadkach, no ale znaczy, widzicie, tak, no tak można.
My bardzo rzadko mówimy, o której jednostki chodzi. To jest naprawdę jakiś tam margines, gdzie rzeczywiście coś się takiego dzieje, że trzeba pewne rzeczy ujawnić, albo ktoś nam pozwala na ujawnienie tego, no to dopiero wtedy tak się dzieje. Ale to ma też swój plus, bo kiedyś ktoś, pewien właśnie reporter, z którym ja rozmawiałem, pytał się mnie, też chodzi koło takich wojskowych spraw, mówi: słuchaj, ale dlaczego wy nie mówicie, jaka to jest jednostka? Ja mówię: słuchaj, bo tej patoli jest tak dużo, że my nieraz, i to jest fajne, że my nieraz mówimy o jakiejś jednostce wojskowej, to możecie zresztą sami sobie zobaczyć w komentarzach, niejednokrotnie, warto je śledzić. Tak, tak. Że my ruszając gdzieś w takiej jednostce, załóżmy, mówimy o jakiejś patologii, już bez podania jakiej, ale o jakiejś, i nagle przedstawiamy jakąś sytuację i nagle w komentarzach: a to w tej jednostce, a to w tej jednostce, a to w tej jednostce, się okazuje, że i to jest plus tego, bo my mówiąc o jakiejś jednostce w tej, już wiedzą, że my wiemy, że uważajcie, bo możemy coś z tym zrobić, ale w innych: o kurde, ty to chyba o nas jest. I zaciągają ten ręcznik. To chyba ona. Więc to też ma swoje plusy, dlatego będziemy to przedstawiać w taki sposób. Tutaj, jeżeli są sytuacje podbramkowe i trzeba coś zgłosić, to czy ja, czy Piotr, proponujemy ludziom właśnie kontakt z odpowiednimi ludźmi, ze służbami i tak dalej, i tak dalej. Żeby takie właśnie rzeczy, jeżeli trzeba coś... No i ochronę prawną też. Tak, i ochronę właśnie. I to jest właśnie to, że jest do kogo, tych ludzi gdzie skierować, to jest najważniejsze, bo my też nie jesteśmy, jak to się mówi, cudotwórcami, ale wiemy, że są w tych służbach ludzie, no ja takich poznałem, ty takich poznałeś, Piotr, którzy są dla ludzi, czy w żandarmerii, czy gdzieś tam, i oni są dla ludzi, nie patrzą na koneksje, nie boją się tych wyższych przełożonych, że ktoś na nich fuknie, chcą robić swoje, ja takich ludzi znam. Dużo się mówi źle o żandarmerii, momentami niektóre jednostki naprawdę zasłużyły na tą brzydką opinię, ale też znam drugą stronę. Poznałem fantastycznych ludzi przez ostatnie 3 lata, którzy w służbach są dla was. I sobie wyrywają, kurczę, ręce, żeby i stają na głowie, żeby... patusy po prostu ponieśli jakąś odpowiedzialność. Drugi temat tam wyszedł, widzieć. Inny odcinek by z tego ale wszedł. Wiesz co, to jest dobry moment, żeby wspomnieć właśnie, jeżeli tutaj mówimy o tej pomocy, czy prawnej, czy jakiejś tam nawet finansowej. I skoro mówimy o pomocy finansowej, to przypominamy, że prowadzimy Instytut Wsparcia Polaków razem z Olkiem, gdzie to jest fundacja charytatywna. Jeżeli macie ochotę wesprzeć tę fundację, bo kiedyś będziecie sami, przyjdziecie po pomoc, no to zapraszamy, w pierwszej linii opisu dam dane do wpłat dobrowolnych na fundację i zapraszamy, bo to tak. Wy jesteście z nami, to wy nam pomagacie, my pomagamy wam, gdzieś tam jakąś pomoc finansową będziemy mogli też w przyszłości, no to się rozwija po prostu, nie? No dokładnie, to ja mogę dodać od siebie właśnie, że ten kontakt, bo przecież z Piotrem nie znaliśmy się jeszcze, wiesz, my się znamy dopiero jakiś czas, ale ten kontakt, to co robi Piotr, co ja, sprawiło to właśnie, że chcieliśmy zrobić coś razem. Wiemy, że ta pomoc jest, że dociera, ludzie za nią dziękują. Ja ostatnio robiłem kilka licytacji właśnie i również przelewałem pieniądze na konto potrzebujących, ale tutaj założyliśmy fundację, co najważniejsze, nie zamykamy się tylko i wyłącznie na środowisko wojskowe, żeby było jasne. I tutaj, jeżeli chcielibyście wesprzeć, ja oczywiście u siebie, bo u mnie się ten film też okaże, to w pierwszej linii opisu, jeżeli chcielibyście nas wesprzeć już na przyszłość, doceniacie to, co robimy, myślicie, że to jest ważne, no to pozwólcie nam dawać to dobro ludziom. I no ja bym był bardzo wdzięczny również za takie wsparcie. Oj, fajnie, fajnie. Idzie to w dobrym kierunku. Ludzie podnoszą łeb, że tak powiem, już tak brzydko powiem, łeb, głowę. Fajnie, fajnie, bardzo fajnie. Do nas dochodzi, no to jest jeszcze parę takich rzeczy, o których nie moglibyśmy mówić, ale dochodzą do nas monity, chłopaki, wasze filmy poruszają niebo i ziemię, przyjeżdżają komisje i odnośnie tych komisji, jeżeli jest już jakiś film, da Piotr, czy ja, bardzo bym was prosił, wykorzystujcie to, czyli zaczynają przyjeżdżać komisje i zaczynają drążyć, to wy nie schylajcie głowy, jeżeli już szambo u was wybije, to działajcie wspólnie z tymi służbami, a nam dajcie znać, co powiedzieliście służbom, załóżmy,
to my będziemy to pilotować, w jakiś sposób mówić o tym i chwalić oczywiście służby, bo w tym znaczeniu mówię, chwalić te służby, że działają, że tu tak, czy tak. tam facet został pociągnięty oczywiście do odpowiedzialności. Że coś się zmienia. Że coś się zmienia. Bo wiecie, no mnie osobiście no 26 lat prawie spędziłem w mundurze. To nie jest to, że mnie to bawi, ale mnie to naprawdę boli, że tak brzydko, że wyciągamy tą patologię. Ale to jest... To już jest chyba krzyk rozpaczy. Jeżeli my nie zadbamy sami o siebie, to nikt o nas nie zadba. To dochodzi do takich patologii, o których mówiliśmy na początku akurat tego odcinka. No to ludzie, obudźcie się, no. O to chodzi, no. Chyba każdy z nas chce godnie służyć, tak? Godnie służyć, po prostu. A nie, że ktoś z nas krzyczy, namawia do przestępstwa, do fałszywych zeznań, straszy i... I jak już, o i to też warte, pamiętajcie o takich rzeczach, że jak jest coś złego, to macie potem apele, czy dostajecie e-maile na swoje skrzynki, nie rozmawiać z Siergiejem, czy Powałką, czy z panią Rzemłą, czy Interiami, wirtualnymi Polskami, Onetami, ale to jest taki krzyk rozpaczy, bo najczęściej ludzie straszą ci, którzy sami mają coś do stracenia i dopóki, musicie wiedzieć jedno, dopóki rozmawiacie z nami, jak do tej pory, czyli o ludzkim po prostu kurestwie, o złym traktowaniu, nie poruszacie spraw tajne przez poufne typu przemarsze, jednostki, ilości, czyli ważne sprawy dla obronności czy bezpieczeństwa jednostki czy państwa, to macie prawo o tym mówić. A ci, co tupią nóżkami i wyzywają nas od debili, oszołomów i innych takich rzeczy, to oni się po prostu boją. I tyle. A ja już tyle razy byłem na żandarmerii, bardzo się dobrze rozumiem z tymi ludźmi w różnych sprawach. Ja chętnie jeszcze tam chodzę i dodaję coś od siebie. Pytają się mnie, czy korzystam na przykład z... Ostatnio tak było, tutaj pozdrawiam fajnych panów żandarmów. Czy ja korzystam z prawa prasowego, czy chcę zeznawać, bo oczywiście nie mogą mnie zmusić, czy ja po prostu rezygnuję z tego i chcę coś powiedzieć. Więc ja powiedziałem, że... Wiem, w jakiej sprawie jestem, z przyjemnością jeszcze coś dodam, bo chodziło oczywiście o obronę żołnierzy. Zrezygnowałem z tego, powiedzmy, powiedziałem, że nie będę zasłaniał się tajemnicą dziennikarską i chcę wszystko powiedzieć, co wiem. I tak zrobiłem i też to, mam nadzieję, przyniosło jeszcze dodatkowy skutek, żeby kolejny patus dostał po dupie, choć już wiem, że i tak uciekł do cywila, pan pułkownik. Także, no tak to akurat bywa, wiecie, no. No. No i tyle, no. Fajne, ale pogadanka nam wyszła. Ale to jest wszystko związane z tymi patusami właśnie, o których mówiliśmy, o tych kandydatach na oficerów. Olek, jeszcze mamy jeszcze jedno spotkanie w zanadrzu, czekamy na wszystkie dane i będziemy ruszać z tym tematem, który mamy zaplanowany. A na dzień dzisiejszy, żeby nie przedłużać, tak ja tylko przypominam, kciuk w górę, komentarz taktyczny, napiszcie, co o tym myślicie. Kontakt do Olka będziecie mieli również w opisie pod moim filmem. Film pójdzie, mam nadzieję, równocześnie. Równocześnie damy, tak. No, no. Tak mniej więcej. No. I tyle. Subskrybujcie, udostępniajcie zarówno mój kanał, jak i Olka i działamy dalej. No, oczywiście, że tak. Dzięki na dzień dzisiejszy wszystko. Dzięki. Cześć i czołem. Cześć.